Zerwana umowa miłosna to oznacza, że nie tak miało być w waszych związkach. Nie na to się umawialiście. Zapisy nie zostały dotrzymane przez którąś ze stron. Popatrzcie, i to prowadzi do ostrego konfliktu, czyli jakiś zapis w tej umowie, jakieś zobowiązanie partnera, partnerki sprawia, że powstaje, dochodzi do wielkiego konfliktu, niedotrzymanie tutaj tego zapisu. Popatrzcie, uwolnienie się, konieczność uwolnienia się, jakby ten dokument was więził w więzieniu. Wy nie spodziewaliście się kiedyś, podpisując tą umowę miłosną, że będziecie jak w więzieniu i się uwalniacie po tej awanturze. Szukacie przyszłości, szukacie rozwiązań, tylko że duszy nie słuchacie. Szukacie, ale duszy nie słuchacie. A ten konflikt, to uwolnienie się, ta zerwana umowa, to wszystko jest planem duszy. Gdybyście słuchali, to byście wiedzieli, że to jest plan duszy, bo idzie nowe spotkanie z piękną drugą waszą połówką. Dusze wasze już są umówione, miejsce określone, czas także spotkacie się z kimś nowym. Połączą was wspólne cele, takie czysto materialne, czysto finansowe, a panie będą bardzo tutaj zakochane w swoich nowo poznanych partnerach. Wasze dusze bardzo się znają, więc poczujecie od razu te wielkie duchowe połączenia.